tak! Jest! Słyszałem kiedyś takie powiedzenie, że ciężka praca bije talent. I teraz zależy, o co dokładnie chodzi, bo faktycznie ciężką pracą jesteśmy w stanie zejść bardzo, bardzo wysoko. Przykładając na jiu-jitsu możemy być naprawdę, naprawdę dobrzy, osiągnąć jakiś fajny poziom. Ale niestety najwyższe cele, największe tytuły, największe osiągnięcia są zarezerwowane dla ludzi, którzy mają talent i ciężko pracują. I Paweł ma jedno i drugie. Hej, z tej strony Paweł Jaworski, mam 20 lat i trenuję w Akademii Gorilla. Szybko przyłamać, nie? Na samym początku trenowałem judo przez 5 lat, później przeniosłem się na jiu-jitsu. Zaczynałem trenować w Usari Mława, później zacząłem jeździć do Arachionu Olsztyn i Kaiser Sports w Olsztynie i od roku jestem w Akademii Gorilla. W sumie w tym momencie pracuję już kilkanaście lat jako trener. Od kilku lat zajmuję się ludźmi, którzy traktują jiu-jitsu troszeczkę bardziej poważnie niż rekreacja. Materiał zostawił nam Joseph Chen. Niestety jest to materiał z tego gatunku, że no, wypadałoby to troszeczkę podrillować, żeby to zaczęło wchodzić. To trudny materiał, bardzo bazujący na wyczuciu pozycji. Nie jest tak, że tylko trenerzy prowadzą zajęcia na grupie zawodniczej. Każdy każdemu pomaga. Dzielimy się wiedzą tak na tyle, ile możemy. Jeżeli ktoś ma jakąś daną pozycję bardzo dobrze obcykaną, to ta osoba pokazuje jakieś swoje sztosy, które ma. Okej, teraz podstawą, tak samo tutaj, jak i podejrzewam w zapasach, jest podobnie, będzie hand fight, okay? Czyli będziemy sobie zaczynali od próby zdominowania nadgarstków przeciwnika. Okay? Natomiast no, to jest jakaś tam walka i podczas tej walki to, co będzie mnie interesowało, to było gdzieś tam przejście od Chena, na którym on gdzieś tam bazował, będzie underhook. Okay? Czyli jedna z łap pod pas. Okay? I no, byłoby pięknie dostać się tam od razu, no, ale nikt nie jest głupi, każdy sobie siedzi po prostu z łokciami przy ciele i dostanie się nagle underhookiem może być dość problematyczne. Okay? Dlatego muszę zrobić cokolwiek, żeby to miejsce się pojawiło. Jeden z pomysłów jest wdanie się handfight do momentu, kiedy przeciwnik sobie złapie uchwyt 2 na 1, tylko po to, żeby przeciwnika wypchnąć. Okay? W momencie, jeżeli przeciwnika wypchnąłem, pojawia się opcja na underhook. Wykonując tą pracę, nie waham się, czy dać więcej swojego zaangażowania, bo wiem, że po prostu warto, że trafia to na podatny grunt, a chłopaki i dziewczyny są po prostu w porządku. Jak zobaczyłem, że mogę sobie trenować 2-3 razy dziennie, to no, zwariowałem i chodziłem rano na grupy poranne gi, no gi. Później przychodziłem na kimono wieczorami. Tutaj mogłem trenować praktycznie całymi dniami. Jeżeli mam już tego underhooka, będę starał się na przeciwnika władować w ten sposób, żeby ciężar mój był na mojej głowie. Okay? Głowa jest po lewej stronie, odwrotnie od underhooka. Okay? Jeżeli prawy underhook jest pod pachą, to ciężar ciała będę trzymał na swojej lewej nodze. Okay? Staram się nie trzymać dwóch nóg na macie. Dwie nogi na macie będzie przeciwnikowi dużo łatwiej pracować. Okay? Także jeżeli prawy underhook, ciężar ciała jest na lewej nodze, prawa noga jest podkurczona, jest troszeczkę nad biodrem przeciwnika. Okay? Jeżeli sobie wylądowałem w tej pozycji, to ciężar ciała jest na lewej nodze, prawa jest lekko podkurczona, będzie sobie gdzieś tam pracowała. Czy do jakiegoś pamę, okay? Czy do jakiegoś slajda. W poprzednim roku udało mi się zdobyć Mistrzostwo Świata i były TTF-u na purpurowym pasie w kategorii 8-5 i to jest do tej pory moje największe osiągnięcie. Z tego będą dzisiaj zadania. Robimy? Dobra, to lecimy. Raz, dwa, trzy. Dobra, no to jest. Dziękuję, że to jest kuchka. No to. Również w poprzednich klubach była bardzo mocna grupa zawodnicza, natomiast traktowali to bardziej jako swoje hobby i nie wiązali swojej przyszłości stricte tylko i wyłącznie z jiu-jitsu, gdzie właśnie tutaj w Gorillu ma to miejsce i to jakby najbardziej odróżnia inne kluby względem Gorilla. Wchodzisz na kolano, jakby głównym celem jest zamknięcie kolana tak, żebyś nie mógł go podnieść w tamtym kierunku. No i tu po prostu idziesz albo takim prostakiem, albo walczysz o to, żeby wyciągnąć piętę. Dobrze, skupiam się bardzo mocno. Marcin Karpiuk, Karpiesiuk. 30
Myślę, że jeden z filarów naszej grupy, bardzo mocny sparring partner dla naszej młodzieży. A przy okazji, no taka, jakby nie powiedzieć, no duże wsparcie dla mnie. Mój pierwszy samodzielnie nadany czarny pas. Zawsze gdzieś tam mogę na niego liczyć, zawsze pomaga mi przy prowadzeniu grupy. No i kontynuuję pewnego rodzaju filozofię, którą staram się gdzieś tam przekazywać. Niestety nie czuję już takiej mięty do startów jak kiedyś. Wielka jest to szkoda, ponieważ myślę, że mógłby spokojnie zawojować niejedne gdzieś tam poważne zawody. Natomiast to jest jego wybór i jak najbardziej w porządku. Szczególnie, że mogę na niego liczyć każdego dnia, tak mówię, na treningach. I jest, tak jak powiedziałem, bardzo mocnym dociążeniem dla reszty chłopaków. Za pleców, coś a la twister. No nie chciałbym dostać nigdy tego poddania, nigdy więcej. Bo było mi przykro parę razy. Kurwa, jak to będzie na nagraniu? Tak! Jest! A wyłocuj rękę. Nie mogę. Końcówka, 5,5. A mi się nogi spompowały. Jeszcze 5 minut. Tak, jak ta ręka wyszła do szatni, to miałem kurwa. Nic nie zdziałam, że przynajmniej wytrzymam. Ale już miałem takie myśli, żeby odpuścić. Kurde, to może trzeba się. Start na Mistrzostwach Europy Nogi będzie moim pierwszym startem na brązowym pasie w formule Nogi. Taki swój debiut na tym pasie miałem na Mistrzostwach Europy w kimonach w tym roku w Paryżu. Tam przegrałem w drugiej walce. Jestem pozytywnie nastawiony i zmotywowany, żeby móc powtórzyć swój wynik z purpurowych pasów w tym roku na brązowym pasie.